Witajcie w drugim odcinku Burzy Językowej. Tym razem tematyka kulinarna. Będzie to okazja do sprawdzenia, jaki cukier macie w kuchni oraz jakie orzechy są do zgryzienia. Na deser przygotowaliśmy dla Was kisiel, a wisienką na naszym torcie będzie jabłko. A ciekawi jesteście, jak przebiegła sonda? Zapraszam do obejrzenia. Twardy czy ciężki orzech do zgryzienia? Twardy. Na pewno. Raczej twardy. Ciężki. Ciężki. Twardy. Twardy orzech? Ja bym powiedział twardy. Twardy orzech do zgryzienia. Jeżeli mamy orzech, no to trudno go zgryźć, bo jest twardy. A dlaczego nie ciężki? W ogóle skąd wzięło się to słowo ciężki w tym kontekście? Otóż wielu użytkowników języka uznaje te wyrazy twardy, trudny, ciężki za bliskie znaczeniowo w tym kontekście. No tak jak ciężkie życie, czyli trudne, no tak mówią ciężki orzech do zgryzienia. Ale życie to jest rzeczownik abstrakcyjny. A przy orzechu ta fizyczna cecha ciężaru może zdaniem językoznawców być udosłowniona. Więc ciężki orzech to byłby taki, który dużo waży po prostu. Dlatego dla ułatwienia twardy orzech do zgryzienia, a ciężki wór do podniesienia. Mamy w kuchni oprócz cukru białego jeszcze cukier wanilinowy czy waniliowy? O, to jest zastanawiająca kwestia, bo na opakowaniach spotkałam waniliniowy, ale ja osobiście myślę, że to powinien być waniliowy, ale tutaj nie jestem pewna. Powiedziałabym, że waniliowy. Wanilinowy. Waniliowy. Wanilinowy. To wiem od dziewczyny, że wanilinowy, bo na wanilię nikogo nie stać, tylko prawdziwą. Mamy cukier trzcinowy, mamy cukier wanilinowy, możemy mieć również cukier waniliowy. Właściwie z punktu widzenia lingwistyki to obie formy są poprawne. I cukier waniliowy, i cukier wanilinowy. I w ogóle nie w tym rzecz, nie w poprawności tu. Więc w czym rzecz? W znaczeniu. Bo za każdym z tych wyrażeń kryje się co innego. Prawdziwa wanilia i wanilina, syntetyk. Ten syntetyk, który w dużym stężeniu jest szkodliwy dla ludzkiego organizmu, a wanilia, naturalna roślina, o działaniu bardzo dobrym dla człowieka. Dla ułatwienia, żebyśmy zapamiętali, wbijmy sobie do głowy lepszy waniliowy niż wanilinowy. Kiśla, kiślu czy kisielu? Na pewno nie kisielu, na pewno nie kisielu, a kiślu. Ja bym powiedział kiślu. 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 Kisielu. Nie ma kisielu. Kisielu. Rzeczownik kisiel przyjmuje w dopełniaczu jedną z tych końcówek. Kiślu czy kisielu. Zawsze u. A zaraz rozstrzygniemy, która z tych dwóch form, kiślu czy kisielu, jest poprawna. Chcę jeszcze powiedzieć o tym, że pani Patrycja pytała też o formę z końcówką a. Kiśla, kisiela. Czy jest ona możliwa? Tak, tylko w jednym wypadku. Wtedy, gdy kisiel to nazwisko. Tak, w wypadku nazwiska użyjemy końcówki a, żeby podkreślić osobową formę tego rzeczownika. Można zatem powiedzieć, no, córka pana kisiela ma na imię Ela. Ale kisiel jako nazwa pospolita, nie nazwa własna, nie nazwisko, przyjmuje tylko i wyłącznie końcówkę u. Teraz rozstrzygamy kiślu czy kisielu. Otóż kisielu, jak
chmielu. Podobnie jak kisiel, czyli ta słodka potrawa, tak i rzeczownik chmiel, czyli roślina, z której, która jest wykorzystywana przy produkcji piwa. Brzmi to podobnie. Kisielu, chmielu. I dla ułatwienia zostawiam słuchaczy z takim dylematem. Lepiej się najeść kisielu, czy nadużywać chmielu? Proszę przeliterować słowo jabłko. I a b ł k o. J a b l 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 k o. J a b ł k o. Jabłko lub jabłko. W zależności od tego, który typ wymowy przyjmujemy jako w danej sytuacji właściwy. Jeśli przyjmujemy wymowę staranną, to jabłko. Jeśli wymowę potoczną, może być uproszczenie grup półgłoskowych, czyli nie jabłko, tylko jabłko. I również ubezwdzięcznienie, gdzie litera b zamienia się w głoskę p, więc będzie jabłko. Też poprawne. Natomiast zapis, literowanie tylko J, A, B, L, K, O. Nikt się nie pomylił. Polacy umieją pisać. Jak poprawnie mówimy? Tortu czy torta? Spróbowałbym tortu, tortu. Zdecydowanie tortu. 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 Zdecydowanie tortu. Tortu. Zgadzam się, tortu. 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 Tortu czy torta? Gratuluję, bo wśród rozmówców pani Patrycji żadna z tych osób nie popełniła błędu. Rzeczownik tort w dopełniaczu liczby pojedynczej przyjmuje końcówkę u. A zatem tortu. Ku pamięci fraszka o łakomym. Zamiast sportu wybrał kawał tortu. Mamy nadzieję, że wzbogaciliśmy waszą wiedzę, a przy okazji narobiliśmy ochoty na coś słodkiego. Bo ja strasznie zgłodniałam. Zapraszamy do obejrzenia następnego odcinka, a na dzisiaj dziękujemy.